W Jaworze pojawiły się elektryczne hulajnogi, na początek 25 sztuk. Jest to dodatkowa oferta do poruszania się po mieście, ale wraz ze wzrostem zainteresowania jaworzan, współpraca firmy z miastem będzie się rozszerzać. Pierwsze stacje ładowania zostaną ulokowane na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Muzycznej, przy Orliku na Osiedlu Przyrzecze, w Rynku przy Informacji Turystycznej, przy Słowiance oraz na Osiedlu Metalowców przy Kuźni Smaków. A jak to działa? Podobnie jak kiedyś przy żółtych rowerach miejskich. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację. Po krótkiej rejestracji, dodaniu karty płatniczej i doładowaniu wirtualnego portfela, należy znaleźć hulajnogę widoczną na mapie w aplikacji i zeskanować lub wpisać ręcznie kod QR znajdujący się na kierownicy. Przejazd rozpocznie się automatycznie. Następnie należy odepchnąć się mocno nogą i nacisnąć manetkę znajdującą się po prawej stronie kierownicy i gotowe. Po dotarciu w miejsce docelowe, w celu zakończenia przejazdu należy kliknąć przycisk Zakończ w aplikacji mobilnej i zrobić zdjęcie poprawnie zaparkowanej hulajnogi. A co jeśli brak aplikacji lub środków w wirtualnym portfelu? Zostaje bardziej sportowa wersja hulajnogi. Propozycja wydaje się być ciekawa i należy mieć nadzieję na piękną jaworską złotą jesień, tak aby sezon szybko nie dobiegł końca.